Obchodzimy dziś święto zakochanych. Spytaliśmy mieszkańców Białej Podlaskiej, co robią w walentynki. Kim był święty Walenty? Nie wiem. A może coś kojarzy się pani z tym świętem, które się zbliża? Już jest bardzo blisko. To jest święto zakochanych, z miłością przede wszystkim. Święty Walenty był amorem. Patronem zakochanych. Patronem zakochanych i... Słyszałam, że epilepsji też patronem. Święty Walenty był ludzi niezrównoważonych. Tylko niezrównoważonych? No, można powiedzieć, bo miłość to jest niezrównoważenie, no, na takiej zasadzie. Nie. Zakochanych na pewno, tak? No patronem zakochanych chyba, tak? Nie wiem. No, jutro jest święto. Zakochanych. Zakochanych. I on był patronem? Zakochanych? Tak. To był chyba od tego. Od jakichś chorób patron, ale nie pamiętam od jakiej choroby. Ale też od jutrzejsze święto. A, że od zakochanych, tak? A, że o to chodzi. Był święty Walenty? Szczerze nie wiem. A coś z jutrzejszym świętem miał wspólnego? Nie mam pojęcia. Był patronem czyimś? Pewnie zakochanych. Zakochanych pewnie, patron miłości. A jak obchodzi pani to święto? Z moją córeczką. I jakieś plany konkretne, czy nie ma? Nie wiemy. Idziemy dopiero na zakupy, przygotowujemy się. W domu, tradycyjnie. Chyba w domu, razem. Dzieci do babci. No i coś takiego. Siedzieć w łóżku, w piżamie właśnie kupiłam z mężem razem. W domu z mężem. Nie mam nikogo i po prostu sama z synem będę. A to jednak z synem, tak? No z synem, no tam coś tam szykuję. Ważne, że będzie ciepło i radośnie na pewno, jak... No. A tak poszukać, wie pani, drugiej połowy, to też ciężko. Ojejku, nie mamy jeszcze planów żadnych. Musimy spędzić się jeszcze razem z dzieckiem. Z dzieckiem. Bo jesteśmy teraz zakochani w dziecku swoim. W domu, z dziewczyną. W domu, z mężem, z dzieckiem. W sumie nie mamy planów, chyba w domu raczej. Dopiero planujemy, także jeszcze nie wiemy. Zobaczymy wieczorem. Siedzę w domu z chłopakiem. Ja tak samo. A to bardzo dobre pytanie, bardzo dobre. Nie mam żadnych. Z drugą połówką. A jaki jest państwa przepis na idealną randkę? Oj, może przy jakiejś kolacji romantycznej. I co pani by zjadła na takiej kolacji? Jakąś lekką sałateczkę na... Tak, albo jakieś spaghetti może zrobione. Dobry humor. To jest jedyne, co jest najlepsze. Humor. Sałatka z gruszką i orzeszkami. Wino bezalkoholowe, białe. I tyle. Jako dwójka babilion. Jakaś miła kolacja przy świecach. I co by pan zjadł na takiej kolacji? Ja to najchętniej pizzę, a dziewczyna pewnie spaghetti. Dobre ciasto. I jakie jest pani ulubione ciasto? To nie dla mnie będzie, tylko dla męża. Okej, okay, a dla pani? Ja tylko troszeczkę spróbuję. To będzie takie z czekoladą, z ciastkami, z bananem. Takie, jak on lubi najbardziej. O Jezu, chyba nie ma takiego. Każdy indywidualnie. Teraz w dobie koronawirusa chyba jest bardzo ciężko z tym, bo tak można byłoby wyjść na przykład do kina albo do jakiejś restauracji. Natomiast teraz wiadomo, jaka jest sytuacja. Więc prawdopodobnie w domu przy jakimś filmie. I ugotować coś samemu, tak? Na przykład. Na przykład. I co by pan ugotował żonie? Co bym ugotował żonie? Może sushi byśmy zrobili. Idealna randka to na pewno we dwoje. We dwoje i z sympatyczną osobą, prawda? Tak, randka we dwoje. W domu. Jakaś kolacja. A co by pani zjadła na takiej kolacji? Pewnie jakiś dobry włoski makaron. No myślę, że jakby chłopak sam coś ugotował i ładna muzyka i... No po prostu kolacja.